Mateusz Kaniowski, MMA.pl, razem ze mną Przemysław Myśala. Ciężki bój, zakończony w pierwszej rundzie, chyba nie tego oczekiwałeś. Nie no, byłem przygotowany na 5 rund, naprawdę dobra forma i mówię, fajnie to jak ktoś mówi, tryb na początku walki do długiej, ten jakiś tam lucky punch mnie trafił. Było wszystko na moją stronę, chciałem presję wybierać i myślę, że jakby to się trochę podłużyło, to by inaczej to się skończyło. Jak to latające kolano przetrwałeś, bo to chyba wszyscy fani o to pytają. Co, ono chyba nie weszło, mi się wydaje. Ja to... Tak, bo mi się właśnie wydawało, że to potem byłeś podłączony, co mówisz, że... Ja to przyjąłem na rękę, bo się spodziewałem, że on będzie tam jakieś wariacje robił. Tylko mówię, na ten cios, który... W sumie cały czas o tym, żeśmy gadali na treningach, że jak wybierasz presję, dajesz mu krok do tyłu, to powinien wejść z prawym prostym, a ja po prostu dałem mu chwilę miejsca, gdzie on zawsze wpada z tym, chyba to jest prawy overhook taki dziwny i mówię, gdzieś mnie przypiął, nawet nie wiedziałem kiedy jestem na ziemi, ale jak się obudziłem odruchowo, żebym poszedł do nogi i zapał gilotynę. No. Tomek Narkun powiedział, że no, powinieneś sobie dobrać troszeczkę nie aż tak dobrego rywala. Nie no, bez przesady, nie. No, nie róbmy jaj, no przecież tak naprawdę dopóki nie zawodzi gilotyny, to na nic nie pokazał, no proszę cię. No. Wiesz, była wyrównana walka i naprawdę jeszcze więcej moich wchodziło niż jego, więc to nie ma nic do rzeczy, kto tu jest lepszego czy nie. Ja mam nadzieję, że... Znaczy, powiedział mi też, że jest przede wszystkim w szoku, że od razu wziąłeś walkę z mistrzem i chciałeś walki na przetarcie. Nie, wiesz, ja ci biłem na całym świecie, więc jeżeli chodzi o to przetarcie, to nie mam jakiejś dużej presji. Ja sobie wchodzę i tam, wiesz, mówię, nie na jednym show byłem i mówię, nie na, mam, wiesz, ponad 30 walk, więc... I to na wysokim poziomie, to mnie jakoś tam nie przeraża, ale mam nadzieję, że jeszcze do tego dojdzie, że pobiję tu jeszcze ze dwie walki i wrócę jeszcze raz na tą walkę, bo mam taki niedosyt, że nie mogę tego przeżyć. No. 14 zwycięstw z rzędu przed tym, czyli to trochę boli, taka nagle przerwana seria. No nie miałem 14 chyba, nie. To tutaj tak przed chwilą wszyscy mówi, to przyznaje się bez bicia. 8 nieprzegranych, jeden remis, nie? Tak. Mam 7 wygranych, jeden remis. Tak jest mój rekord. No cóż, robienie wywiadów na skramach czasem na tym polega, że człowiek się dowie czegoś złego. Masz jakiegoś kolejnego rywala upatrzonego w KSW? W ogóle chciałbyś dalej walczyć w KSW? Wiesz co, no my mamy kontakt z KSW, więc to na pewno tu zostanę przez jakiś czas i no jeszcze pokażę w tej 9-3 na pewno, wiesz, jakie mam umiejętności. A jest ktoś, z kim chciałbyś bić? Wiesz co, no dzień dzisiejszy, myślę o dzisiejszym dniu, muszę to poukładać. Przesłać się z tym i sobie poradzić na razie, bo jestem mega wpieniony, bo może taka szansa już się nigdy nie nadarzyć, a no, wiesz jak jest, to trzeba z tym żyć, nie? Ale do momentu gilotyny powiedziałeś przed chwilą, czy źle cię zrozumiałem, że czujesz, że wygrywałeś tę walkę? Nie no, na pewno ja większą presję dałem, ja więcej wymianki wygrywałem na 100% i mi się wydaje, że mówię, już widziałem, że nawet oddech traci, nie? Że, a ja się czułem tak, że ja w ogóle jak biję się 5 minut, to naprawdę jestem dobrze przygotowany i mogę dużo do końca bić się te całe 5 minut w wysokim tempie, więc mówię, jakby to przeszło dalej, myślę, że to się pokonało w moją stronę. A czy Tomek Narkun przeciągnął tą gilotynę za długo? Tego nawet nie wiem, może chyba tak, coś tam sędzia przerywał. No właśnie, no, sędzia tam mocno się awanturował do niego, potem dlatego chciałem wiedzieć od ciebie. No już nieraz odjechałem, więc to było takie normalne dla mnie to. Nie wiem, czy tam przeciągnął, czy nie przeciągnął, no w każdym razie byłem wkurwiony, że mnie złapał w to. No. Jak podobał Ci się cały event? Bo KSW słynie z tego, że ma takie niesamowite oprawy, często zawodnicy się gubią sami w sobie wychodząc, widząc też wszystkie światła i tak dalej. Czy to doświadczenie sprawiło, że już nie miałeś żadnej takiej presji na sobie dodatkowej? Nie, no nie miałem. Wiesz, fajnie to wyglądało. No, i idąc do tej klatki, to byłem zadowolony, że w tym wszystkim biorę udział, nie? Że naprawdę to jest mega przeżycie i wiesz, i też naprawdę duży, jak to powiedzieć, doping moich kibiców z Anglii, Polonii z Anglii i nawet do teraz, już przegrałem, to dostaję wiadomości, że nic się nie stało, że dobrze było tego i będziemy dalej za tobą, więc naprawdę to jest naprawdę fajnie, nie? Jakieś walki oglądałeś, czy raczej się wyciszasz przed pojedynkiem i nie oglądasz to, co się dzieje na galach przed twoim starciem? No właśnie w ten sposób wyciszam się, nie oglądam, ale oglądałem, bo nie miałem wyjścia na backstage'u, oglądałem Sudlicza. Tą walkę. Jakieś wrażenia? A propos tego, że Michał Pietrzak wziął tą walkę 4 dni wcześniej, jednak postawił mu chyba najcięższe warunki, zdecydowanie najcięższe warunki w całym wszystkich zestawieniach Soldicia w KSW?
Wiesz co ci powiem, często się właśnie bierze pod uwagę to, że ktoś nokautuje kogoś non-stop szybko, szybko i wszyscy mają według niego jakieś założenia, tak? Ale mówię, to czasami jest tak, że ktoś bierze na ostatnią chwilę walki i ile razy było mistrzowskie walki, że ktoś brał na ostatnią chwilę i je wygrywał. Więc to nie ma takiego czegoś, że to możesz sobie powiedzieć, że on ten wejdzie na ostatnią chwilę i od razu przegra tą walkę, wiesz co chodzi. Więc jedyne co mnie zdziwiło, że nie przycisnął go trochę, nie? Bo tam była... Widać, że już kondycji trochę brakowało i można było to wcześniej wygrać, ale naprawdę duży szacunek do Michała Pietrzaka. No, że, bo widziałem w drugiej rundzie, mówię, kurde, nie wytrzymał, ale wytrzymał do końca i naprawdę serducha tam jest. Dobrze, jeszcze raz dziękuję za walkę i czekamy na następne pojedynki. Dziękuję ślicznie.